wiosenny bez. Hej kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy porównywać sobie portrety naszych psów. Jako że wprowadziliśmy się do nowego domu i posiadamy tutaj obrazy typu takie, czyli mega nuda, a jesteśmy psychofanami naszych psów, to będziemy sobie zamawiać mnóstwo portretów pieskowych w różnych cenach i na końcu ocenimy, które z nich są najbardziej warte swojej ceny. A ja? W dzisiejszym odcinku występuje Maciej Shio Aethon, właściciel firmy Shifter, której tutaj logo reprezentuje. Robią gry na przykład ze mną. Na dzisiejszym odcinku występuje również Liloch. A jakbyście słyszeli szczekanie od czasu do czasu, to jest Bajkos. No, God, please, no! Zaczynamy od portretu, który kosztuje 4,78 euro. Czyli około 25... No tak 40-50 zł. Nieprawda. Wcale nieprawda. Mega, mega tani, ale jest też mega... średni. Nie powiedziałbym, że on jest jakiś mega zły. Bo tak ale to, co teraz widzimy tutaj, jest jeden z gorszych portretów, bo są jeszcze takie, które wyglądają nawet w miarę spoko, ale wydaje mi się, że to jest wtedy jakaś droższa wersja. Nie, nie, to jest chyba ta sama wersja, tylko ten ktoś chciał w takim konkretnym stylu i my też chcemy w tym konkretnym stylu, o właśnie. Bo wygląda turbo paździerzowo. A jednak wyszło 7 euro, bo jeszcze jakieś opłaty doszły. 7 razy 4 i... A co ty piszesz tak? Do domu chcemy go, a nie show i na video. Czyli pierwsze zamówienie mamy złożone. Drugi portret, który będziemy zamawiać, jest rysowany już przez polskiego artystę. I jest to absolwentka ASP w Poznaniu i ona maluje psiaki za stóweczkę. Czyli dosyć tanio, nawet powiedziałabym, że bardzo tanio. Ten kotek tutaj taki lekko skrzywiony jest, bym powiedziała. Taki jest, może ten kotek wyglądał po prostu, wcale bym się nie zdziwił. Koty są ogólnie dosyć średnie. Tak jest to proste. Coś w tym jest, coś w tym na pewno jest moim zdaniem, bo ma to swój styl. Jak ktoś lubi takie, chociaż dla mnie trochę za smutne takie wieszanie na ścianach, takich czarno-białych ryci. Tak. Trochę za smutne. Ale do jakiegoś takiego biura minimalistycznego, w sensie w tym pokoju na przykład tak wisiało, wyglądałoby całkiem okej. Zamiast tego, to i tak jest dosyć smutne już. Tak. Zamawiamy. Tak wygląda moje życie. Portret psa, portret kota na zamówienie? Co to jest? To jest Amelion. To jest mega śmieszne. To jest taka jakby karykatura pieska. Masz fajnego pieska i on go tak rysuje w taki śmieszny sposób. Okej. Okay. Fajne, nie? No, w miarę fajne. A to? Co to jest? To jest Amelinowe! To jest kolejny portret za 150 zł, więc tylko jakby 50 zł więcej niż ten pierwszy, który zamawialiśmy i on jest już zrobiony kredkami i tak jak patrzę na to, jak jest narysowany, to wydaje mi się, że jest dużo ładniejszy. Wygląda tak samo jak ten pierwszy, co był rysowany ołówkiem, tylko że jest kolorowy. No to może przez to, że jest kolorowy, to jakby wydaje mi się dużo bardziej atrakcyjny, nie. A jest tylko 50 zł droższy. I może ma trochę więcej detali, jak tak się przygląda. No właśnie, jak tak patrzę, to wydaje mi się, że trochę więcej czasu jest na to poświęcone. Wszystkie wyglądają fajnie, poza tym ten jest trochę kontrowersyjny. Nie, właśnie mi się też tak podoba. Tak? No to nie, to jest trochę kontrowersyjny. Fajnie ma taki glow. No dobra, to co, zamawiamy? Tak. Tutaj mamy już trochę droższy, bo za 239 zł i za chwilę ocenisz, czy ci się podoba, bo mi ta estetyka bardzo się podoba. A, fajne, fajne. Że to jest super do powieszenia właśnie sobie gdzieś w domu na ścianie. Taki piesek wśród kwiatuszków. Obraz na płótnie, tak? Tak, to już jest na płótnie. O, to fajnie, to na płótnie to już fajnie. Bo tak jak będę na kartce narysowanej i trzeba będzie je wsadzić w ramkę, to jest takie średnie, ale jak jest na płótnie, to już jest fajne. Na płótnie lub na papierze fotograficznym, to wydaje mi się, że są drukowane. No. Raczej są drukowane takie. Jeśli ktoś tam to rysuje, a potem to jest drukowane. Chociaż w sumie po co z drugiej strony? Jak już ktoś narysuje, to po co potem to drukować? Że rysuje w tabelce, w tablecie graficznym. No tak, że możesz sobie wygumkować na przykład jakieś błędy, nie? Bo na płótnie masz tylko jedną szansę. Ciekawe, zobaczymy co to będzie. Wydaje mi się, że to będzie jednak druk. Nigdzie to chyba nie jest dokładnie napisane. No i też jakby zobaczyć. To było takie na płótnie malowane, to wydaje mi się, że byłoby dużo, dużo droższe. No pewnie tak. 24 zł to jest w sumie dosyć tanio. No. To mi się wydaje kontrowersyjne. Aha, no to patrzę to jest. Na te
obrazki, to one nie są jakieś takie super, no, są takie szczegółowe i w ogóle. To nie jest dokładnie ten sam pies. Czyli to nie jest na podstawie zdjęcia takie te wszystkie poprzednie, tylko to jest takie przerysowane, nie? No właśnie, to jest już taki jakby styl konkretny. Co ważne, jak wybierzesz sobie format A5 jednego psa, to kosztuje tylko 150 zł. Ale my chcemy, akurat ja bym tutaj chciała, żeby były dwa psy na dużym formacie. Nie wiem, czy to jest ładne, ale mi się to podoba. Ja bym chciała naprawdę taki portrecik fajny mieć moich psiaczków na ścianie. Dlatego chcę duży i dwa pieski. No dobra. Wygląda to tak różnie, że tak to ujmę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo to jest już właśnie taki, wydaje mi się, że artyzm wchodzi. No dobra, to dobra. To jest takie jeden do jeden. Podnosi się fantazja tutaj, ale jak tak patrzę po tych obrazkach, to cztery te, które są tutaj, to ten od lewej pierwszy jest ładny, ten jest taki okej, okay, ten jest mocno średni i ten jest też dosyć średni. Więc zobaczymy, jak, co wyjdzie. A jak patrzę na te, które są tutaj na dole na ścianie, na grafice, to na przykład ten na dole A3 jest bardzo ładny, ten biały. Ten A5 też jest bardzo ładny. Tak, więc no to mam wrażenie, że to może, różnie może wyjść, zobaczymy. To chyba zależy trochę od psa. A nasze są super. Przestań bić siostrę! I to jest portret 3D. Wykonany z filcu. Jest mega drogi. Co to jest filc? Taki szpingel. What? Co to znaczy? No taki jakiś materiał, taki... Nie robiłeś nigdy kulek z filcu? A wiem jaki materiał. Taki jakby kurz. Tak, pies i 3D wychodzi z ramki. Jest to mega, mega creepy. No jest to creepy, to wygląda jak wypchany zwierzak. To wygląda jak wypchany zwierzak, ale wiesz, ciekawa po prostu, jak nasze psy będą w tym wyglądały. I to już jest potężnie drogie. To już jest bardzo drogie, ale to też jest jakby mega trudne, mi się wydaje. A ty co gryziesz? Ale jak na takie coś, taką w sumie rzeźbę z filcu, to wydaje się, że to nie jest jakieś mega drogie w sumie. No na pewno dużo czasu trzeba na to poświęcić. Czekaj, bo ja tu wybieram jeszcze jakieś style. Aha, klata i głowa to jest po piersie, w sensie to jest tylko 533, a jak chcesz mieć że nogi, to płaci się. Nie, to chcemy bez nóg. Dobra. I wydaje mi się, że tutaj lepiej by było wziąć bajkę ze względu na stojące uszy. Będzie to ładniej wyglądać. Okej. Okay. To wygląda mega creepy. No wygląda super to creepy. Wygląda najgorsze jest to, że tu jeszcze ktoś napisał, że nasza mała Lola umarła w tym miesiącu i moja siostra to bardzo ciężko przeżyła. Zrobiłam to, żeby łatwiej ją było zapamiętać. To jest mega creepy. Mega mi się wydaje, że my to tylko dostaniemy, zobaczymy i będzie ten takie doświadczenie, że widzisz to i to wyrzucimy. Nie, powinniśmy sobie dokładnie stoi na ścianie i będzie się patrzeć po prostu nie, na ciebie jak to dostałaś. Jest giga creepy, ale jestem po prostu ciekawa, jak to będzie wyglądać. I to jest najdroższe, ale to jest malowane na płótnie farbami olejnymi. To jest już taki naprawdę, taki obraz naprawdę. Prawdziwy. No wygląda jak taki obraz naprawdę. Nie przekonuje mnie jakoś mega, szczerze mówiąc, jak patrzę po tych obrazkach. Ten jest fajny. A mi ten następny się podoba. Ten mi się bardzo ten podoba. Ten też jest w miarę fajny, bo taka jest przestrzeń jakaś w miarę zachowana. Ale też wyglądają jakby były robione na podstawie jakiegoś zdjęcia, nie? No na pewno są robione na podstawie zdjęcia, ale wiesz, to już masz pracę na płótnie, farbami. To na pewno mega dużo czasu zajmuje. No i to już jest po prostu taka prawdziwa sztuka. Mhm. Obraz jest wykonywany w całości ręcznie, malowany na płótnie lnianym farbami olejnymi najwyższej jakości. Więc to już jest po prostu taki exclusive. I ma ponad 20-letnie doświadczenie, czyli ma minimum 23 lata. Zakładając, no, że w wieku 3 lat zaczęła rysować już, no, na zlecenie. Tutaj pisze tylko, że to są Yorki. Możemy do niej napisać i na przykład się zapytać, czy zrobiła do papilona. No dobra, no to napiszemy i za chwilę się dowiecie, czy się udało. Widzimy się, jak wszystkie obrazy nam przyjdą i wtedy zrobimy sobie ich ranki i zobaczymy, które są najlepsze, a które są takie mocno średnie. One eternity later. Wszystkie paczki nam już dotarły, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo ja jeszcze ich nie widziałam. Maciek zajął się wszystkimi paczkami, wszystkie przygotował tak, żebyście mogli zobaczyć moją pierwszą reakcję i zaczniemy sobie od pierwszego obrazka. Pierwsza grafika, którą zamówiliśmy na Fiverrze, w związku z czym trzeba było to wszystko wydrukować i oprawić w ramkę, co nam jak widać wyszło dosyć średnio. O nie, to się rozwaliło. Ramka jest jakaś mega słaba. To widać, że jest mega słabe. To jest tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. Zgadzam się z tym. Widać, że jest to Lilusia i ma to jakiś swój urok w tym wszystkim. My za to zapłaciliśmy tak naprawdę mało. Turbo mało. I jak na tą cenę, to wydaje mi się, że fajnie, ale mam cichą nadzieję, że kolejne będą lepsze. No bo jednak to jest takie bardzo prościutkie po prostu. Teraz rysowany z tego, co rozumiem, jakimś ołówkiem szkicowany. Proszę bardzo.
OMG, ktoś to zrobił sam? Ołówkiem tylko? To jest niemożliwe, żeby tak zrobić ołówkiem. No to jest całkiem możliwe, powiem ci. Tu normalnie widać, jak się odbija nawet ten ołówek, gdzie był... Wow! Wow! To jest naprawdę piękne. Jak na to, że jest zrobiony tylko ołówkiem. Lilka trochę wygląda, jak była w jakimś szale. Chyba ma szeroko otwarte oczy i otwartą gębę. Trochę tak, ale jest naprawdę piękne. Nie widzę trochę tego na zasadzie włożyć sobie w ramkę i gdzieś postawić, no bo jednak jest to takie, no, dwukolorowe po prostu, czarno-białe. Ale jestem pełna podziwu, że ktoś może mieć taki talent i bardzo, bardzo zazdroszczę i super, naprawdę mi się to podoba. No tylko nie widzę po prostu zastosowania takiego, jakby ktoś sobie chciał takie zamówić. Ty widzicie? No można było to gdzieś powiesić, ale to nie jest jakieś takie... Nie jest takie wow. Nie jest takie wow, no. Tutaj mamy na dwóch różnych papierach. Oba są narysowane? Nie jestem pewien. Czy one są jakoś sklonowane? Wyglądają, jakby były sklonowane, no. One mogły być kalkowane po prostu. Ale tu są oba podpisy. Tak. No bo patrzcie, tutaj meszek u góry ma taki gęsty, a tutaj ma taki pojedynczy kroszeczek. Dlatego ci się wydaje. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, ale i tak super, że w cenie jednego obrazka dostaliśmy w dwóch różnych wariantach. Bardzo fajnie to wygląda. To już jest takie moim zdaniem, że robi wow. Widzę tutaj ogólnie trochę niedociągnięć, zwłaszcza z tą sierścią tutaj, gdzie z tą łapką. Widzę, że coś tutaj się stało nie tak. Tutaj też z tą łapką coś tutaj jest. No ale wiadomo, to jest odbicie. A które wam się bardziej podoba? Bo mi białe. Mi też białe. Mi czarne. Fajne, bo jest kolorowe, ale gdyby to było kolorowe, to zdecydowanie bardziej by mi się chyba podobało. Ten styl mi się bardziej podoba. Jest trochę niedociągnięć, ja widzę trochę niedociągnięć. Te łapki są jakby takie trochę doklejone. Ogólnie jak na tą cenę i jak na to, że dostaliśmy dwa w tej cenie, to uważam, że spoko. Podaję kolejny, tym razem wszystko przyszło z ramą, pięknie, ładnie, elegancko. O! To nie jest rysowane, to jest wydrukowane. Ale chrzan! Straszny chrzan! To jest to, co ja zamówiłam dla Gengara na odcinku za 5 zł. Że ktoś wziął zdjęcie, dokleił kwiatki do zdjęcia, coś, a to było już drugie, to chyba 300 kosztowało. Ale to jest chyba przerysowane. A chociaż nie. Nie! To jest zdjęcie wklejone na kwiatki, ale chrzan! I to jeszcze w takiej średniej jakości bym powiedziała. Znaczy powiem tak, widziałem gałę co brały, nie? Bo zamawiałeś dokładnie... Właśnie, jakie tutaj w ogóle to wycięcie jest takie... Niefajne to jest! Ogólnie jako obraz jest fajny, jak to powiesimy, to będzie ładnie wyglądać, ale jak na to, że to tyle kosztowało, to tam się nikt zbytnio nie narobił. Tam jest podpis jeszcze? Lilusia. A, dobra, już myślałem, że się podpisała. A to nie jest rysowane na pewno? Nie no, to jest wydrukowane. Nie no, beznadzieja! To już mi się to za 20 zł bardziej podoba niż to. Tam mógł być jakiś dołożony efekt narysowania jakby. No przecież, ale nie? Pamiętacie jak był Gengar? Tutaj się wyświetli wam, kochani, zdjęcie teraz. To po prostu też wycięli zdjęcie i zrobili wokół takie jakieś różne kolorki. A tutaj wycięli zdjęcie i wstawili kwiatki. Nie, to jest efekt na tym. Jak za tą cenę, to jestem zawiedziona. To jest pierwszy obrazek, na którym jestem zawiedziona. Z tą pracą był dołączony liścik, więc czytam go. Dobra. Bajka portret. Rysunek wykonany żel, penem i kredką. Wymaga oprawienia za szkłem lub plexi. O, ładnie przyszło! I taki ręcznie napisany? I to jest mój mega fajne. Styl jest bardzo ciekawy, interesujący. Dobra, to otwieram. Uwaga! Wy zobaczycie pierwsi. I co? To jest mój faworyt, już powiedziałem. O, wow! A to jest chyba ta karykatura. Tak? Tak. No wygląda to jak grubowo, nie będę kłamał, aczkolwiek mi się ten styl bardzo podoba. Bardzo fajny! To jest pierwszy obrazek, który nie jest tak jeden do jeden przerysowany ze zdjęcia, mam wrażenie. Tylko, że jest dodana taka właśnie artystyczna część artysty. I to jest fajne, bardzo mi się podoba to, że tylko język jest kolorowy, a cała reszta jest czarna. Tak, bardzo fajne. To też mi się podoba. I to mimo tego, że właśnie, że jest czarno-białe, to uważam, że jakby się oprawiło w ramkę, to już będzie robiło fajne wrażenie. Naprawdę ładnie wygląda i tutaj jestem zadowolona. Ale to też już z tego, co pamiętam, było jedne z droższych. Nie było to tak tanie jak tamte malowane kredkami i ołówkiem, ale uważam, że warto. No i to jest właśnie to, że to nie jest kalka jeden do jeden zdjęcia, tylko faktycznie dostajemy coś tutaj od artysty, coś więcej po prostu. Przedostatnia praca, która już jest namalowana na płótnie, więc przyszła z płótnem. To jest ta najdroższa. I wygląda z daleka jak zdjęcie, nierozpoznawalne. Weź się zobaczyć, jak mówisz. Ale ja uważam, że jest bardzo fajna.
To jest w ogóle mega realistyczne. Wygląda po prostu jeden do jeden jak Lilusia. Uważam, że malowane farbami wygląda w ogóle dużo, dużo lepiej niż robione jakimiś żelpisami i innymi takimi rzeczami. Idealnie odwzorowuje piękność oczu Lilki. Tak, jest bardzo ładne. Bardzo ładne, ale też bardzo drogie i spodziewałam się, że będzie większe. Nie patrzałam na wymiary, jak zamawiałam, więc w sumie może to trochę moja wina, mogłam spojrzeć. Taki dosyć malutki obrazek, ale jest piękny. I to jest chyba mój faworyt. Chociaż jest trochę ciemny, przez to, że jest czarne tło i Lilusia jest czarna, ale wow. Piękne. Zobacz, pani taki obraz wzięła. Fajne. Majce się mega podoba. A bardziej chyba jej się podoba zapach farb. To jest ciekawe, bo jest to całe pudełeczko ładnie opakowane z wstążeczką. To jest to 3D pewnie. Tak, i na górze jest napisane a paw to remember, czyli łapka do odmiętania. A bo to chyba się robi jak psy ubierają. O nie. Ej, nie mogę się doczekać tego akurat. Boże, my zamówiliśmy bajeczkę chyba w tym, nie? Tak. I to jest jedna paczka, która przyszła z zagranicy. Tak, reszta była polska. To będzie creepy, czuję to. A chcesz to otworzyć i mi podać? To podam ci tak, żeby widzowie najpierw widzieli. Dobra. Jezus, ale to jest odkryłam tego! To jest taki jakby właśnie... Jest to mega straszne. Straszne? Jest to straszne. Jest mega straszne. O Boże, to jest mega straszne. To jest bardzo straszne. Dosyć podobne do bajki, chcę to nie powiedzieć. No. O Boże, ale to faktycznie fajne, jak jest tak, że piesek umarł i wiecie, i właśnie coś takiego. Ale fuj, ja tego dotykam znaczy, i to jest jak sierść. To jest fajne, trochę wygląda jak wypchana głowa zwierzęcia. Trochę tak, wygląda, no. Ale ta różowa wstążeczka... No różowa wstążeczka to jest przegięcie. No i jakoś to się mi tutaj nie pasuje. Jakby najbardziej creepy są te oczy. Te oczy są po prostu, że ja nawet nie chcę na nie patrzeć. Albo tak. Nos. Sek ma takie też kropeczki i ten język. A dotknij języka. Nie zrobię tego. No dotknij. No jest taki jak z jakiejś masy. O Boże. Wow, że ktoś to zrobił. Jestem pełna podziwu, że ktoś tak fajnie odwzorował to, ale jest to... No na pewno nie będę tego trzymać na półce. To jest... No moim zdaniem idealnie odwzorowuje umaszczenie. Perfekcyjnie. Że naprawdę wygląda to, jeśli chodzi o kolory, identycznie jak bajka. Bo z jednej strony jest to naprawdę super wykonane i wygląda jak bajka i jest to takie, że... Wow, ale z drugiej strony wygląda to naprawdę strasznie. W sensie nie strasznie, że źle, tylko strasznie, że mam wrażenie, że będzie mnie to nawiedzać w nocy albo patrzeć na mnie, albo wyjdzie zaraz z tego obrazka. Mimo, że jest to mój ukochany piesul. Bajkus, chodź zobacz, co tu jest. Pieseczek? Lilenia, zobacz jaki piesek. Aż się to myli, że jest prawdziwy pies. Pieseczek? Dobra, weźcie. Bajka warczy na to jak na psa. Zareagowała, jakby to był prawdziwy pies, więc to jest ultra straszne, ale uważam, że warte swojej ceny, jeśli ktoś by chciał mieć taką pamiątkę na przykład w swoim domu. Pewnie ja będę też taką osobą, która będzie chciała mieć taką pamiątkę w swoim domu. Jak na 500 zł uważam, że to jest akurat warte ceny. No jeżeli komuś coś takiego się podoba, no to mi się wydaje, że jak najbardziej, no bo to jest naprawdę świetnie zrobione moim zdaniem. Tak. Naprawdę fantastycznie wykonane, kolor jest praktycznie identyczny. Widać, że ta osoba, która to robi, dbała o takie drobne szczegóły, żeby to naprawdę przypominało tego psa. Chodź bajkusku ty. Kurzyłaś się na pieseczka? W ogóle jak byliśmy na trasie miłostek, to w jednym hotelu w Łodzi, w którym spaliśmy, były takie gargulce na zewnątrz. I jak wyszłam z bajką na spacer, to też na nie szczekała. I też się ich bała i je omijała. Lila też teraz szczekała, ale Lila nie szczekała na tego pieska. Lila szczekała dla wsparcia dla bajki, a bajka faktycznie widziała w tym pieska, więc bajka trochę tak bardziej sobie wyobraża. Lila to tak po prostu akompaniament to był dla szczeku bajki. I moi drodzy, nie przyszedł nam jeszcze jeden obraz, na którym miały być i Lilka i bajka i generalnie jestem mega zawiedziona, bo minął miesiąc czasu, odkąd to zamawialiśmy, to jest bardzo dużo, wiecie, zdążyła nam przyjść filcowana bajka z zagranicy, więc szkoda, że nie doszło, jak dojdzie, to po prostu wstawię wam zdjęcie na Instagrama, także obserwujcie, żeby sobie zobaczyć. Postanowiłam, że jeszcze na sam koniec zrobimy sobie ranking wszystkich obrazów, przekonamy się, który najmniej mi się spodobał, a który najbardziej i też przekonamy się, czy były one warte swojej ceny, także zaczynamy od miejsca numer 7. I tutaj uwaga, moje największe zażenowanie dzisiejszego odcinka.
kwiatki. One były średnio drogie, gdzieś tam w środku stawki, a jest to tak niedbale zrobione, że aż mi przykro, tak naprawdę, bo to miał być fajny obrazek, taki wiecie, kwiecisty i w ogóle, a ta Nilka jest rozpikselizowana, jest to, no nie wiem, i tak wam opowiadałam, co o tym sądzę, dlatego myślę, że to zasługuje na 7 miejsce. Miejsce numer 6 trafia do tego drukowanego przez nas obrazka. Właśnie dlatego, że był on mega tani, no to widać ten spadek jakości między innymi obrazami, ale mimo to myślę, że to jest akurat warte zamówienia. Jeśli chcecie, to zamówcie sobie takie, bo wygląda to spoko, można sobie to oprawić i macie sobie taki rysunek pieseczka. Miejsce numer 5 i tutaj powoli już zaczynam mieć dylemat, ale myślę, że przyznam go Lilusi Ołówkowej, tylko ze względu na to, że jest ona taka trochę niewyjściowa. W sensie jakbym ją postawiła, to bym czuła, że to nie jest taka fajna dekoracja do mojego domu, ale jest zrobiona dobrze, widać, że ktoś się napracował, także piąteczka. Miejsce numer 4 i tutaj zastanawiam się w sumie nad tym bajkusem rysowanym tym żelopisem, a nad tymi bajkusami w dwóch wersjach. Właśnie dlatego, że one przyszły w dwóch wersjach, wiem, że komuś naprawdę bardzo zależało i one też w tej ramie wyglądają bardzo fajnie, ale z drugiej strony wkład artysty tutaj bardzo mi się podoba i chyba właśnie dlatego, że tutaj jest jakaś koncepcja na to i widać ten wkład czyjejś ręki, czwóreczkę przyznam dwóm bajkusom. No i teraz bez zaskoczenia miejsce numer 3 należy również do bajkusa, żelopisowy bajkus. Drugie miejsce przyznaję Lilusi namalowanej na płótnie, dlatego że pierwsze miejsce zajmuje filcowany bajkus, ponieważ wydaje mi się, że trochę więcej pracy trzeba w to włożyć. Jest to też coś innego i przede wszystkim było to prawie trzykrotnie tańsze niż obraz, który mamy na drugim miejscu. No i jest tak realistyczny, że aż bajka uwierzyła, że to prawdziwy piesek. Brawa dla filcowanej bajki, a ja dziękuję wam już za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Przesyłam buziaczki i do zobaczenia.